Pani Katarzyno, Polska od 2 dekad jest członkiem Unii Europejskiej. Jak obecnie we wspólnocie wpłynęła na nasz wizerunek w oczach innych państw Europy? W tym roku obchodzimy wyjątkowy jubileusz, 20 lat w Unii Europejskiej. To 2 dekady wspaniałego czasu dla rozwoju Polski, dla rozwoju województwa śląskiego. Przez ten okres czasu prawie 40 miliardów złotych na rzecz województwa śląskiego, w tym 13 tysięcy projektów. My dzisiaj mówimy o projektach takich trwałych, takich jak tabor kolejowy, drogi, jak infrastruktura, jak ośrodki kultury. Wszystko to, co nas dookoła otacza. Tak naprawdę nie ma miejsca, przy którym przechodzimy i nie ma czegoś sfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ale są też miękkie projekty, te, które dotyczą stowarzyszeń, fundacji, dzięki którym te stowarzyszenia, te fundacje się rozwijają i dzięki którym mogą też realizować swoje projekty. Budowanie relacji pomiędzy państwami jest procesem, który w nomenklaturze naukowej określany jest mianem globalizacji. I globalizacja praktycznie każdego dnia dzieje się na naszych oczach. Stosunki z różnymi państwami, czy to gospodarcze, czy to kulturalne, coraz bardziej się zacieśniają. Czy wchodząc do Unii Europejskiej otrzymaliśmy lepsze możliwości promowania nas wśród potencjalnych inwestorów? Ale oczywiście, że tak. Przecież Polska jest dużym krajem, krajem, w którym naprawdę można rozwijać przedsiębiorczość, gospodarczość i wiele krajów Unii Europejskiej chce inwestować właśnie w Polsce. Myślę, że pod tym kątem jesteśmy bardzo ważnym partnerem, partnerem gospodarczym, partnerem też politycznym. Więc Polska, zresztą mieliśmy wspaniałych ambasadorów, Jerzy Buzek, Jan Olbrycht, postaci, które są markami w Unii Europejskiej, dlatego musimy postawić przede wszystkim na to, żeby te kontakty, te relacje zacieśniać i budować tą współpracę z innymi krajami Unii Europejskiej jeszcze mocniej niż dotychczas, ponieważ przez te ostatnie 8 lat niestety te relacje były bardzo osłabione. Jak patrzyłem na Pani życiorys CV, od lat jest Pani związana z komunikacją i promocją oraz rozwojem i marketingiem, m.in. w Chorzowie, Koksowni Przyjaźń, JSW Koks czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jakie marketing czerpie korzyści z uczestnictwa we wspólnocie? Powiemy, że ten marketing jest chyba każdemu w tej chwili towarzyszy. Mówimy w tej chwili przede wszystkim o komunikacji. My jako politycy musimy komunikować się z naszymi wyborcami. My musimy im przekazywać to, co jest realizowane. Czy tutaj w samorządzie województwa śląskiego, w którym miałam tą przyjemność przez ostatnie 5 lat pracować, czy w Sejmie. To właśnie wyborcy muszą wiedzieć, dlaczego na nas głosują. Czyli musimy z nimi komunikować, musimy im przekazywać te wszystkie informacje, które są niezbędne do tego, żeby oni wiedzieli tak naprawdę, co dzieje się w naszym kraju. Ten marketing jest bardzo ważny. Ja rzeczywiście jestem zawodowo związana z marketingiem, ale jestem też związana jestem menadżerem, prowadziłam ostatnio spółkę też wodociągową, więc ta komunikacja pomiędzy pracownikami a zarządem, pomiędzy politykiem a wyborcami, ona jest naprawdę bardzo ważna i tu dużą rolę odgrywają media społecznościowe. Już na sam koniec naszej rozmowy wracamy do tematu metropolii i wsparcia właśnie europejskiego dla promocji regionu. Jakie fundusze były przeznaczone na promocję naszego regionu Górnośląsko-Zagłębiowskiego i jak one działały na nasz wizerunek w oczach innych państw? To zależy, o jakiej tutaj promocji mówimy. Jeżeli mamy na myśli Górnośląsko-Zagłębiowską metropolię, to ja uważam osobiście, że ten zakres jakby świadczeń, znaczy zakres jakby obowiązków ustawowy metropolii powinien być rozszerzony. Wiadomo, że głównie jest to komunikacja, promocja naszego regionu, promocja metropolii, promocja miejsc pracy, ale także miejsc do inwestowania. I to jest oczywiście konieczne. Natomiast Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia to przede wszystkim gminy, które są zrzeszone w związku, które poprzez udział w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii mogą się jeszcze bardziej rozwijać, jeszcze bardziej kreować i całościowo ten okręg, w którym funkcjonujemy, powinien być atrakcyjny przede wszystkim dla inwestorów zewnętrznych. I tutaj bardzo ważna jest oczywiście też komunikacja, ale tak jak wcześniej powiedziałam, ten zakres jakby zadań dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii powinien ustawowo być o wiele większy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.